Godzilla. Musi być. Musi być. Tomuś z nami. Dzień dobry, witam, cześć. Cześć Tomuś, kogo możemy dla ciebie obudzić, powiedz. Moją kochaną teściową, mamusię. Mamusię obudzić, dobrze. Proszę teraz z jakiej bardzo. Okazji mamusię mamy obudzić, no? Tak, no ostatnio córka zauważyła, że kuna jest na dachu, w związku z czym zamontowali tam klatki odnoszące i tak dalej. Słucham? Dzień dobry pani Barbaro, Piotr Bąk, Lasy Państwowe. Witam serdecznie. Nasi przyjaciele z Nadleśnictwa Łążek tutaj nas poinformowali, że tutaj u pani posesji tam się pojawiła klatka. Wie pani, my nie mamy zgłoszenia w sprawie tej klatki. Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem o czym pan mówi. Proszę pani, na dachu jest klatka, na dachu pani domu. Jest klatka, proszę pani, klatka na kuny. No ja mam zdjęcia, wie pani, to przecież tam drony latają, przecież pani myślała, że my tego nie widzimy. Ha, widzi pani, my to widzimy. My to widzimy, proszę pani, i na naszym zdjęciu widać przede wszystkim, że klatka nie ma legalizacji. Wie pani, to jest niedopuszczony do obrotu model, nieuwzględniający dobra kun. Ale my to żadnej kuny nie mamy, co pan tutaj nie. No wie pan, a pani nie ma kuny, to niech mi pani powie, po co pani klatka, bo to o to chodzi. Ja nie dzwonię w sprawie kuny, ja kuny lubię, tylko ja nie lubię ludzi, którzy je łapią w klatki, które nie mają legalizacji. Dobrze. Wie pani? Rozumiem. No. Znaczy, wie pani, ja powiem pani szczerze tak. Ja myślę, że pani nic nie rozumie, bo gdyby pani rozumiała problem z kunami w naszym kraju, to pani nigdy by tej klatki na swoim dachu nie zainstalowała. Proszę pani, kuna to jest zwierzę stadne. Czy pani wie, co się stanie, kiedy w porze godowej, którą teraz mamy, pierwsza do klatki wejdzie samica? Dobra, wie pan co? Ja dzwonię, żeby panią ostrzec. Dobrze. Samica ja w rój zwabi pani na dach stado kun. Ja mogę panu powiedzieć, że ja nie wiem przeciwko czemu jest ta klatka, ale na pewno ona zginie dzisiaj i temat zakończymy. W sensie ta klatka, czyli jednak jest klatka, widzi pani. No właśnie, właśnie. Ale to nie jest klatka, tylko to coś jest postawione, ja nie wiem, bo ja tego nie stawiałam, więc to co tam stoi będzie, zniknie, jeśli to pan uważa, że to jest klatka, nie wiem co to jest. Wie pani co, bo... To stoi coś na dachu, ja nie wiem co to jest. Możemy przyjąć, że to jest takie stanowisko gniazdowe bociana białego. Możemy przyjąć, że to jest stanowisko dla naszego zwierzaka, co mamy w domu. O, na przykład. Tomek może tam się osiedli. Tomuś, nie przysiadłbyś tam przy kominie? Oczywiście, żeby chętnie przysiadł. Cześć, mamusiu. Ja mam wystarczająco dużo Tomków, także... No właśnie, no. A jeden jest z nami teraz na antenie radia, RMF Max. I chciałbym pozdrowić mamusię kochaną, teściową swoją, Tomasz. Cześć, mamusiu kochana. O, nie wiem, co chyba... Rewal za te wszystkie lata na prima. Oj, dobra. Witamy pani Basiu na antenie radia RMF Max. A ja nie odbierałam, a się potem dobra, już odbiorę. Już odbiorę, tak, no właśnie. Także pani Basiu, uwolnić kuny, otwarte klatki. Nie tym za. Klatka dla zięcia. Za ciasta. Klatka dla zięcia. Wesołych świąt dla całej waszej rodziny. Dzięki, dzięki bardzo. Ale tym razem się udało, rzeczywiście. Cześć. Aj, na święta mi przyjedzie jeden Tomek, klatka czeka. Wstawaj, nie udawaj. Hity na maksa.